Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kuba przy mikrofonie. Dzisiejszym tematem wykładu, jaki postanowiłem tutaj wam sprezentować, będzie neoreligijność. Temat, który stał się jedną z podstaw mojej nowej książki, zwanej Nowa Biblia. Neoreligijność, czyli takie nowe pojęcie, które ukułem w ramach właśnie tworzenia pewnej nowej filozofii. Filozofii, która zawiera w sobie. Różne przymioty dawnej religijności, ale pozbawione wszelkich e, po prostu wad tejże, a jednocześnie proponująca filozofia no, nowe rozwiązania, bo to jest dla mnie ważne, że jeżeli coś krytykujemy, to należałoby zaprezentować jakąś alternatywę, która być może właśnie innym również e, przypasuje i e, stanie się dla nich inspirująca, konstruktywna. Więc jednym z najważniejszych tematów, jakie podjąłem w książce, było pewne, pewne przesłanie, do którego zaraz dojdziemy. Na początek jednak proponuję Wam w ramach tego wykładu przyjąć wraz ze mną takie podstawowe założenia myślenia, od którego tutaj wyjdziemy i które, mam nadzieję, stworzą właśnie Wam takie, taką ciekawą wizję, koncepcję. I od razu uprzedzam, jeżeli się zgadzacie z tymi twierdzeniami, cztery twierdzenia tutaj na początek będą naszym założeniem. Jeżeli się zgodzicie z tymi twierdzeniami, bardzo dobrze. Jeżeli się z nimi nie zgadzacie, nie podzielacie tych przekonań, bo to są w zasadzie przekonania, to nic nie szkodzi, po prostu potraktujcie to jako ćwiczenie umysłu, potraktujcie to jako próbę wyobrażenia sobie chwilowo na potrzeby takiej naszej tutaj. Ćwiczeniowej zabawy, próbę wyobrażenia sobie po prostu pewnego toku myślenia, a być może w trakcie już e, wykładu e, będziecie w stanie lepiej e, przyswoić e, pewne idee i być może akurat e, dla Was się stanie to również rzeczą interesującą. A więc, e, takie podstawowe cztery twierdzenia, t, t, podstawowe cztery aksjomaty, pod, podstawowe cztery założenia. Neoreligijności: uwaga, pierwsze: Bóg istnieje. Drugie: Bóg jest dobry. Trzecie: wiara jest dobra. Czwarte: chcemy zbliżyć się do Boga. Cztery podstawowe założenia neoreligijności. I od razu możecie tutaj zauważyć pewne podobieństwa, a w zasadzie całkowitą zbieżność z założeniami religijności jako takiej. W całej naszej y, przeszłości, a przynajmniej założeniami najważniejszych, głównych dzisiaj sił religijnych, największych religii, które wywarły największy wpływ y, w skali globalnej, czyli chrześcijaństwa jako całości oraz islamu jako całości. To są dwie, dominujące na świecie religie, co wiemy, z podstaw nawet w podstawówce na geografii się tego człowiek uczył, przynajmniej mnie uczono tego już kawał czasu temu. I to są procentowo najsilniejsze religie, więc takie same założenia w zasadzie zauważymy, że tym religiom, jakby stanowił ich podstawę, stanowi punkt wyjściowy do ich istnienia i funkcjonowania. Powtórzmy sobie jeszcze raz te cztery podstawowe założenia. Bóg istnieje, Bóg jest dobry, wiara jest dobra, chcemy się zbliżyć do Boga. Takie rzeczy postulowali ludzie wierzący. W dawnych Bogów, wierzący w tych największych pod względem statystycznej popularności Bogów, w tych największych religiach. Co więc sprawia, że sformułowałem coś takiego jak, jak definicję, jak, jak pewną filozofię, koncepcję neoreligijności. Co to jest neoreligijność i czym się różni od religijności dotychczas, skoro podstawowe aksjomaty, podstawowe założenia są dokładnie w zasadzie takie same? w Czym różnica? Otóż różnicę mamy w samej realizacji. Podstawowe założenia, które tutaj wymieniliśmy, w przeszłości, w dawnych religiach, ja je nazywam tutaj dawnymi, również jest to takie pojęcie, którego używam w mojej książce Nowa Biblia, Mówiąc dawne religie, mam na myśli zarówno chrześcijaństwo, zarówno islam, zarówno judaizm, buddyzm, wszystkie religie dotychczas. Mówię dawne religie, ponieważ chcę stworzyć takie pewne rozgraniczenie i wskazać po prostu wizualnie czytelnikowi, czy też słuchaczowi, że istnieje pewna różnica między tym, co dotychczas postrzegał jako religijność oraz tym, co jako neoreligijność tutaj yy, definiuje. Więc to są podstawowe założenia, które jednak prowadziły, jak wiemy, do wielu wypaczeń, do wielu różnych niedobrych wydarzeń historycznych, takich wydarzeń, no, które no, nie budzą naszego entuzjazmu, jako osoby przynajmniej no, świadomej, w pewnym sensie bardziej niż, mam nadzieję, dotychczas, osoby, która gdzieś tam ma otwarty umysł i i w jakiś sposób stara się tą rzeczywistość postrzegać w taki bardziej dojrzały sposób, już nie, nie na zasadzie ślepej wiary fanatycznej, prawda, jak to niektóre religie czyniły i nawet nadal czynią, już nie przez pryzmat jakiegoś takiego zabobonnego zalęknienia, a przez pryzmat wiedzy świadomości właśnie dojrzałości i przyjęcia pewnych takich szlachetnych założeń. Więc wracając do samej koncepcji neoreligijności, te cztery aksjomaty, cztery podstawowe twierdzenia neoreligijności różnią się tutaj w realizacji, i o tej realizacji będzie dalej. Podstawową rzeczą, którą zatem w oparciu o te podstawowe cztery założenia, Przedstawiłem na samym początku książki i co już dzisiejszym tematem będzie właśnie podczas tego małego wykładu. To jest taki postulat: nie bój się Boga. Jest to, jest to moim zdaniem taki właśnie jeden z głównych przejawów różnic, bardzo dobrze obrazujący to jak, mamy, jakie mamy rozgraniczenie po, pomiędzy postrzeganiem dotychczasowym tych właśnie dawnych religii, a neoreligijnością i dlaczego właśnie, dlaczego na przykład mamy stosować podejście na zasadzie przyjęcie, że Bóg istnieje, Przyjęcie, że Bóg jest dobry, przyjęcie, że wiara jest dobra, prawda? Chcemy zbliżyć się do Boga, co jest naturalną konsekwencją założeń wcześniejszych. Czyli jeżeli Bóg istnieje, jeżeli jest dobry, no to chcemy się zbliżyć do tego Boga. Oczywiście to zbliżenie możemy sobie różnie definiować i wizualizować. Będzie to być może zbliżenie takie na zasadzie albo nawiązania kontaktu. Dialogów pewnego rodzaju, albo być może zbliżenia na zasadzie naszego rozwoju, który ma nas w jakiś sposób wydobyć w nas te najszlachetniejsze, najlepsze cechy. I uczyni z nas istoty poprzez rozwój, poprzez zdobywanie doświadczenia, po prostu zdolne do jakiegoś zbliżenia się, do, które umożliwi, umożliwi to skomunikowanie. Oczywiście przy samym założeniu takim, nawet czysto potocznym, dotyczącym Boga, które założy założenie owe również prze, przedstawiam w mojej książce, no, które. W zasadzie zakłada, że Bóg jest czymś, kimś przekraczającym ludzkie zdolności mocy obliczeniowej naszego mózgu, naszego umysłu, więc, więc nie możemy tutaj mówić stricte o, o staniu się dokładnie tym samym. No bo Bóg jest z założenia czymś większym od człowieka, co najwyżej hipotetycznie, czysto hipotetycznie, człowiek kiedyś mógłby się w ramach swojego rozwoju stopić, stopić z Bogiem poprzez osiągnięcie pewnego stadium rozwojowego, ale to, to, są, to są rzeczy zupełnie hipotetyczne i w tym momencie nam nawet z gruntu niepotrzebne. Ja się skupiam. I proponuję Wam się skupić na rzeczach, które będą dla nas konstruktywne i wartościowe, użyteczne w czasie teraźniejszym. I temu służy zarówno książka, jej filozofia, jej przesłanie, jak również no, dzisiejszy wykład, również w tym kierunku, mam nadzieję, idzie. Otóż dlaczego tak w książce już na samym początku z grubej rury przywaliłem, jak to się mówi, twierdzeniem i, i takim postulatem, nie bój się Boga? Otóż jeżeli weźmiemy sobie dotychczasowe religie, to one twierdziły też, że ten Bóg jest w zasadzie dobry, prawda? Że, on istnie, że on istnieje. No to po pierwsze, oczywiście, dlatego że, dlatego że twierdziły, że istnieje, no to w zasadzie same siebie zbudowały i rozwijały. W oparciu o to podstawowe twierdzenie, że Bóg, jest, że Bóg istnieje. Potem, zaraz po tym, że istnieje, stwierdzały, że jest dobry i że w jakiś sposób no, budzi podziw prawda, tychże ludzi, którzy oczywiście stali się podstawą e, rozwoju tychże religii. Ci ludzie twierdzili, że Bóg jest dobry, zapisywali to oczywiście w różnych świętych księgach religijnych. No, i przy okazji paradoksalnie twierdząc, że jest dobry, jednocześnie niestety bardzo często opisywali go jako groźnego, jako w jakiś sposób niebezpiecznego, i tutaj zaczynamy się troszeczkę e, pojęciowo i, i założeniowo rozjeżdżać z tymi ludźmi, ale o, o tym jeszcze, jeszcze zdążymy sobie pomówić. Wracając na właściwe tory naszego, naszego tutaj małego wykładu, no. Skoro Bóg jest dobry, no to w zasadzie nie powinniśmy się go obawiać, prawda? Tutaj oczywiście postulowano różnego rodzaju um, różnego rodzaju obostrzenia i różnego rodzaju karanie wszelkiego rodzaju występku zła. Definiowano to zło różnorako i bardzo często, czasami słusznie, czasami posługując się podstawowymi takimi. Um, Wartościami etycznymi, które uważam za uniwersalne dla istot ludzkich, że faktyczne dobro i zło faktycznie istnieją, a czasami posługiwano się niestety e, takimi założeniami kulturowymi, które były czysto subiektywnymi pojęciami e, dobra i zła, jak wykraczanie przeciwko religii na zasadzie chociażby łamania jakichś dni postnych, abstrakcyjna koncepcja, która w zasadzie jest tylko kulturowa. A ona nie, nie ma uniwersalnej, jakiejś takiej wartości w sobie, e, wartości w sobie, etycznej, moralnej. To nie jest obiektywne, że złe jest zjeść mięso w piątek. To jest po prostu czyste, czysto e, abstrakcyjne przyjęcie sobie akurat takiego pomysłu, takiej koncepcji. No ale! W jaki sposób te religie często straszyły, że zło zostanie ukarane? Zresztą, poniekąd zło, które faktycznie się działo na świecie wtedy i nadal się dzieje. No, de facto człowiek, człowiek z gruntu dobry wewnętrznie, i tutaj przyjmijmy sobie to takie najbardziej potoczne pojęcie dobra dobry wewnętrznie, no chciałbym w zasadzie, żeby była sprawiedliwość i żeby to dobro było nagrodzone, wiadomo, a, a zło ukarane. No więc tak, z drugiej strony jednak religie te posuwały się często jeszcze dalej i malowały ten obraz tego Boga jako bardzo groźnego. No i tutaj zaczynało się to, że w zasadzie mówiono, że Bóg jest dobry, że istnieje tak, że należy go czcić, ale zaczynano się jego obawiać. Zaczynano w zasadzie tą, tą strach przed Bogiem postrzegać nawet jako cnotę. Bogobojność to jest pojęcie, które znamy z chrześcijaństwa, znamy z kultury katolickiej, ale nie tylko w tym odłamie chrześcijaństwa, ono, ono występuje, ono występuje też w innych religiach. Bogobojność jako cnota, czyli banie się Boga. Banie się Boga było przedstawiane jako, jako właściwe, ponieważ Wyrażało w jakiś sposób taką pokorę, być może e, takie uniżenie. I tutaj zaczynamy właśnie dochodzić do tych rzeczy, które w starych religiach bardzo często są złe. Złe, dlaczego? Dlatego, że wynikały już z czysto kulturowego, kulturowego faktu, iż wizja Boga była bardzo często opierana na wizji monarchy. Monarchy wodza, rządzącego w jakiś sposób twardą ręką, niepodzielnie, którego z jednej strony podziwiano, z drugiej strony bano się jego mocy, bo z jednej strony przechodził wyobrażenia przeciętnego wieśniaka i ten przeciętny wieśniak myślał sobie, jaki to on jest potężny, wspaniały, jak to opływa w bogactwa, jak to jego dwór i tak dalej jest cudownym miejscem, czy to nie przypomina wam pewnej koncepcji boskości, Boga na tronie, który ma tam swój orszak i tak dalej i tak no, dalej? No, właśnie. To jest to, że te religie bardzo często sięgały po wizualizację w postaci właśnie takiego monarchy, który rządzi i który jednocześnie jest, no, czasami kapryśny i tutaj właśnie się pojawia ten problem, że Bóg niby jest dobry według tych religii, e, niby jest rzekomo sprawiedliwy, ale na każdym kroku opisywane są w świętych księgach jego kaprysy bardzo często. E, rzeczy, które oczywiście tam są tłumaczone na korzyść Boga, no bo skoro Bóg jest najlepszy, najwspanialszy, no to znaczy, że wszystko co, co robi ma sens i to znaczy, że dla e, wszystkiego należy go wytłumaczyć. Cokolwiek się dzieje, należy wytłumaczyć to na korzyść Boga i koniec, kropka. Nawet jeżeli są to rzeczy w oczywisty sposób, no, straszne, bestialskie, w jakiś sposób są to zbrodnie na ludzkości. Jeżeli jesteście osobami domyślnymi, a zapewne jesteście, to pozostawię to właśnie w takim niedomówieniu, aby sami się domyślicie już o co chodzi. No więc, skoro my, Tutaj, dzisiaj przyjmujemy sobie, poszukujemy przynajmniej tej nowej filozofii i koncepcję neoreligijności definiujemy na podstawie tych podstawowych założeń to, dlaczego to robimy w ogóle i, i jaki, to, jaki to ma przynieść nam tutaj skutek. Otóż te podstawowe założenia, cztery podstawowe założenia neoreligijności przyjąłem i, i opracowałem jako. Rzeczy bardzo moim zdaniem fundamentalne i konstruktywne dla rozwoju, zarówno społecznego, jak i jednostkowego. Wiara w Boga jest po długich moich poszukiwaniach i, i po prostu badaniu tego tematu z różnych stron, zarówno mistycznego, jak i po prostu czysto socjologicznego, psychologicznego itd. itd. uważam po prostu, że jest rzeczą dobrą, konstruktywną. Pomocną człowiekowi, buduje człowieka, daje człowiekowi pewne wyższe wartości, jakby to jest rzecz wyjściowa, która sprawia, że już postrzegamy siebie jako nie tylko kupę mięsa nie tylko tą istotę, która po prostu jest czysto materialna ale już jakby istnienie Boga i Boga jako Stwórcy określa nas, określa nas po prostu jako istoty duchowe, tak jako istoty, które mogą z tą sferą duchową w jakiś sposób obcować, a oczywiście jeżeli przyjmiemy te takie podstawowe założenia, obecne we wszystkich w zasadzie religiach, że Bóg stworzył ludzkość jako, na swoje jakby podobieństwo i tak dalej, i że jest w jakiś sposób, istnieje jakieś, jakaś kontynuacja, Istnienia ludzkiego po fizycznej śmierci ciała tutaj na Ziemi. No to są takie podstawowe założenia w zasadzie w każdej religii obecne, no bo to są takie uniwersalne, uniwersalne yy, prawdy, uni uniwersalne po prostu koncepcje, które yy, dają nam właśnie co? Co one nam dają? One nam dają poczucie, Pewnych, pewnej wartości, wartości tu i teraz. Wartości, która, de, y, która sprawia, że nasze życie teraźniejsze jest bardziej być może wzbogacone o coś, właśnie jakieś, jakieś wartości, chociażby psychologiczne, y, wartości, które y, dają nam pewne poczucie komfortu życiowego, wartości, które również sprawiają, że my zaczynamy działać w inny sposób, no bo jeżeli wierzymy, że jesteśmy istotą y, duchową i w jakiś sposób poprzez stworzenie zobowiązaną do pewnych wyższych wartości, do przejawiania ich, no to zaczynamy lepiej postępować. I to jest akurat właśnie ten dobry aspekt moim zdaniem religijności dotychczasowej, w tym oczywiście pozytywnym jego przejawie, który przenoszę tutaj jako użyteczny i jest to rzecz, która jakby staje się również podstawą na religijności. Bóg istnieje, Bóg jest dobry, wiara jest dobra, no właśnie, wiara jest dobra. To, cośmy to teraz omówili, czyli to, że my wierzymy, to, że my mamy te przekonania, samo z siebie już de definiuje inną jakość naszego życia tu i teraz i inne, lepsze moim zdaniem, tworzenie naszej przyszłości. Daje nam po prostu sama, sama wizja. Człowiek jest istotą o potężnej mocy mentalnej. Poprzez to, co sobie wyobrażamy, tworzymy naprawdę rzeczywistość jako cała ludzkość, wręcz. Nie tylko jako jednostki, oczywiście, jako jednostki również, ale jako ludzkość. I jako społeczeństwa tworzymy pewną jakość w oparciu właśnie o te nasze przekonania. I jeżeli te przekonania są właśnie konstruktywne, one zakładają, że, jesteś, że nasze życie ma jakiś większy sens, jest częścią większej całości, no to już samo z siebie pozwala nam na tworzenie lepszej. Lepszego społeczeństwa, lepszej jakości życiowej, itd., itd. Czyli to są rzeczy, które pozornie wydają się abstrakcyjne, a w praktyce są zupełnie namacalnie przydatne. Więc nie bój się Boga. To jest ten pierwszy taki rozdział mojej książki, w którym postanowiłem tak z grubej rury od razu zwrócić uwagę czytelnika na coś bardzo, bardzo ważnego. Nie bój się Boga. Kto może się bać Boga? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Tutaj powiedzieliśmy, że religie często mówiły, że Bóg jest dobry, ale jednocześnie trochę tak straszyły. No i różni kapłani, wykorzystując i jakby manipulując tymi pojęciami, wręcz się posuwali do zastraszania często ludności, manipulacji poprzez strach tąże ludnością, wyznawcami. I wpajania jej im już zupełnie takiego obrazu świata, w którym ze strachu przed jakimiś abstrakcyjnymi, zupełnie idiotycznymi, moim zdaniem rzekomymi cechami Boga, ci wyznawcy byli skłonni robić przeróżne rzeczy, które akurat były wygodne kapłanom. No dobra. Więc, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kto, nie, dlaczego nie bój się Boga? Kto ma się nie bać Boga, a kto się może bać Boga? No, jeżeli Bóg jest dobry, to znaczy, że człowiek, jeżeli miałby się bać Boga, to znaczy, że człowiek musiałby myśleć o, myśleć o sobie, że jest zły. No, jeżeli Bóg jest dobry, wszystkie te religie twierdzą, że Bóg jest dobry, to jeżeli masz się bać Boga, to znaczy, że jesteś złą istotą. Bo jeżeli Bóg jest dobry i zło karze, a dobro nagradza, a jeżeli my o sobie myślimy no, z gruntu jako o istocie dobrej, no to nie, mam, nie mamy czego się obawiać, tak? Zupełnie nie mamy czego się obawiać. Jeżeli y, natomiast y, człowiek myślałby o sobie, że no tak, popełniłem jakieś zbrodnie, które faktycznie są y, tak złe, że zasługują na srogą karę, no to wtedy. Jeżeli ten człowiek przyjmie koncepcję Boga jako tego takiego nadzorcy, każącego to zło, to tylko wtedy może, może bać się Boga. Jeżeli będzie myślał o sobie, że jest dobry, to się Boga nie będzie bał. Ale jest jeszcze drugi wariant. Jeszcze w innej sytuacji możemy się bać Boga. Drugi, dru, drugi wariant bania się Boga. Tylko dwa istnieją. Pierwsze, jeżeli, jeżeli myślimy, że jesteśmy źli, a Bóg jest dobry, a drugi wariant, kiedy możemy się bać Boga, kiedy uznamy, że Bóg jednak jest psychopatą złym, niebezpiecznym. Tylko wtedy, jeżeli człowiek myśli o sobie, ja jestem dobry, a boi się Boga, to co on y, wyraża tą, y, tą postawą? Założenie, że Bóg jest po prostu walnięty jakiś. Mówiąc kolokwialnie, że Bóg jest jakiś niebezpiecznym psychopatą, który wcale nie jest dobry. Bo właśnie o to chodzi, że to jest ten paradoks, który, to rzecz, z której jakby która wynika w jasny sposób z różnych wyrażonych postaw dawnych religii bardzo często, a rzecz, której po prostu ci ludzie bardzo często nie chcą przyjąć do wiadomości. Jeżeli twierdzą, że jeżeli człowiek twierdzi, że jest dobrą istotą, tak z gruntu po prostu mówimy sobie teraz tak, tak ogólnie, człowiek jest istotą dobrą. No to, jeżeli miałby się bać Boga, to znaczy, że ten Bóg musiałby być zły. Tak? Czyli możemy się bać Boga. Podsumujmy. Kiedy możemy się bać Boga? Boga, Boga możemy się bać albo kiedy uznamy, że Bóg jest dobry, a my jesteśmy źli. Zakładam, że osoby, które aspirują do jakiegoś rozwoju duchowego, w ogóle poszukują, w ogóle interesują się, nie wiem, filozofią, religijnością co i tak, i tak, dalej, i tak dalej. Osoby, które mnie słuchają w tym momencie, przede wszystkim. No, raczej wątpię, żebyście o sobie myśleli jako o osobach złych. Może, ta, może są takie wyjątki, ale z gruntu większość ludzi powie, no, no nie jestem, z, nie jestem zły, nie jestem z gruntu zły, nie jestem z gruntu warty potępienia, tak? Więc, więc nie masz się czego obawiać, tak? Albo może jest tak, że wierzysz, że Bóg jest zły. No to jest, no to tutaj się właśnie dochodzimy do. Do innej kwestii. Czy warto wierzyć w Boga złego? Czy warto oddawać cześć istocie, którą, której się boimy? Czy warto podlegać jakimś działaniom przy założeniu, że jest, Bóg jest jakąś istotą złą, jakąś istotą groźną, niebezpieczną dla nas? No. No nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem y, oczywiście niektórzy tutaj są, przy, y, są w historii oczywiście przykłady różnego rodzaju kultów, y, zwłaszcza w takich bardziej, nie wiem, plemiennych społecznościach, y, w politeizmie, y, czyli w wielobóstwie, y, gdzie ludzie ze strachu oddawali cześć jakiemuś bóstwu, no bo było groźne czyli potężne, czyli ze strachu, ale jednak je uważa, uważali, że należy je czcić. Ale ja wychodzę z kolei z założenia, że my jednak jesteśmy w tym XXI wieku poniekąd i jesteśmy już tą ludzkością, przynajmniej część z nas, no bo co do części można mieć wątpliwości, no ale powiedzmy, że powinniśmy dać sobie spokój z takim podejściem, że jeżeli przyjmiemy, nie możemy... Po prostu to jest dla nas niedobre, niekonstruktywne. Jeżeli przyjmiemy, że Bóg jest zły, że Bóg jest groźny, niebezpieczny, że jest po prostu chaotyczny, że jest w jakiś sposób nieprzewidywalny, że w jakiś sposób trzeba się przed Nim płaszczyć w ogóle i Go tylko tak głask, głaskać, głaskać, próbować udobruchać, jak jakiegoś takiego szalonego króla na tronie, który w każdej chwili może wybuchnąć i każda wszystkich ścinać na prawo i lewo, bo, bo będzie miał taki kaprys, więc wtedy co robi jego dwór, a stara się po prostu yy, chodzić na palcach i stara się udobruchać tego króla jak najbardziej, żeby na nich czasem nie padło. No to jeżeli będziemy przyjmować taką wizję Boga, to ja się z tego interesu wypisuję akurat. Nie wiem jak wy. Podejrzewam, że moi czytelnicy i słuchacze raczej chyba też. A więc. Ransumując na dziś takie. Przesłanie główne. Mam nadzieję, że ten wykładzik, mini wykładzik w jakiś sposób nakreślił wam, czym jest zarówno neoreligijność, jak i jakie jest przesłanie mojej książki Nowa Biblia, na jakich założeniach je oparłem, na jakie wartości staram się wam tutaj przekazywać. Otóż uważam, że człowiek z gruntu jest nie jest zły. Przyjmijmy, przyjmijmy chociaż tyle, że nie jest zły, czyli nie jest warty potępienia. I przyjmuję z założenia, jako założenie konstruktywne, że Bóg jest dobry. A więc, skoro Bóg jest dobry i człowiek nie jest zły, to nie mamy się czego obawiać. Po prostu tyle. Jeżeli uczyńmy z tego, z tego wierzenia, z tego przekonania, takie nasze. Podstawowe, dobre narzędzie do tego, żeby gdzieś dalej poszukiwać, i tak dalej. Bo dzięki temu, jeżeli sobie to uzmysłowimy, że nie jesteśmy źli, nie jesteśmy warci potępienia, może mamy różne wady, przywary, i wiele błędów popełniliśmy, ale uczymy się na tym po prostu. Czasami człowiek robi głupoty, bo po prostu robi coś, z czego nie do końca sobie zdaje nawet sprawę. Zresztą sam Jezus, jeżeli tutaj mamy się, a możemy się czasem posłużyć jakimś cytatem z Biblii, no, powiedział w pewnym momencie, ponoć, wybacz im ojcze, gdyż nie wiedzą, co czynią. No właśnie, to jest moim zdaniem bardzo akurat mocne, wymowne, że czasami ludzie naprawdę nie wiedzą, co robią, i dlatego. Trzeba im wybaczyć. Niekoniecznie nie, nie oznacza to, że należy im pozwalać na wszystko, bo dziecko, które źle robi, też trzeba skarcić czasami i trzeba po prostu mu pokazać lepszą drogę, naprostować je. Ale trzeba też ale wybaczyć w tym sensie, że, że, że nie, nie przywiązywać takich złych emocji na dłużej, nie koncentrować się na tym, tylko w jakiś sposób. No, Pójść dalej, więc jeżeli przyjmiemy, że człowiek nie jest zły, przyjmiemy, że Bóg jest dobry, przyjmiemy też, że wiara jest dobra sama, sama w sobie, właśnie taka konstruktywna, budowanie konstruktywnej wizji, to dalej przyjmiemy, przyjmiemy również, że chcemy gdzieś tam dążyć w tym swojemu rozwoju do zbliżenia się do Boga, czyli już nam jakby tracała ścieżka myślenia, pokazuje, że rozwijanie się i poszukiwanie jest rzeczą dla nas konstruktywną, dobrą. I że buduje w naszej teraźniejszości, nawet, już nie mówiąc o przyszłości, lepszą jakość istnienia, bytu, daje nam komfort. Jeżeli naprawdę uzmysłowicie sobie, że Bóg nie jest zły, tylko będziecie wierzyć w tego naprawdę dobrego, a nie tego pseudo-dobrego Boga, który napisali, że jest dobry, ale na każdym kroku zaraz powtarzają, jak to będą inni w mękach piekielnych cierpieć, no to jest naprawdę. Trzeba być naprawdę perfidnym, żeby takie mani taki manipulacji dokonywać i takich wypaczeń, no ale cóż, spójrzmy tu za słone milczenia może na, na, na te zachowania e, tych dzikich poniekąd religii, w pewnym sensie dzikich, no dzikich gdzieś tam emocjonalnie, dzikich e, w tym znaczeniu takim niewykształconym jeszcze, nieoświeconym, nie, nie a może tak, wiecie doskonale o co chodzi. Więc, posługując się taką filozofią, możemy sobie przyjąć, że warto jednak wierzyć w Boga. Warto przyjąć konstruktywną wizję świata, w której człowiek jest istotą duchową, jest istotą obdarzoną duszą nieśmiertelną. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, to samo przekonanie daje nam podstawę do budowania pewnej. Jakości życia wyższej niż jakość życia oparta tylko na założeniu, że jesteśmy kupą mięcha, i tak naprawdę to nieważne, czy wszystko trafi szlak, czy nie trafi, bo, bo, bo nieważne, no bo jesteśmy kupą mięcha i mamy dbać tylko i wyłącznie o swoje teraźniejsze potrzeby, popędy, po prostu zaspokajesz tylko swoją przyjemność, bo w zasadzie nic innego się nie liczy. No, ja akurat na taką wizję świata się nie piszę. Dla mnie ona jest niewystarczająca. Ona nie niesie. Tego, jakie ja odczuwam potrzeby wewnętrzne. A jeżeli ja odczuwam te potrzeby wewnętrzne, i założę się, że wielu z Was również, no to moim zdaniem już to, te, to też jest wskazówka, że te, skoro istnieje potrzeba, to znaczy, że to coś istnieje też samo w sobie, być może, tak? Skoro odczuwamy potrzebę, to znaczy, że przeczuwamy istnienie pewnej jakości, która faktycznie we wszechświecie występuje. Czyli wracamy tutaj właśnie do tego, że jednak warto wierzyć, warto przyjąć y, pozytywną, konstruktywną wizję Boga, warto przyjąć konstruktywne y, założenia, które dały początek religiom, a które chociaż źle wykorzystano, moim zdaniem, w dużej mierze. To dzięki temu złemu wykorzystaniu dzisiaj wiemy, co jest ok, a co nie jest ok. Właśnie na tym przykładzie na tej na, nauczyliśmy się jako ludzkość na błędach. Wiemy już, jak tych rzeczy nie wykorzystywać. No to dzięki temu również zaczynamy wiedzieć, jak je wykorzystywać. Gdyby nie to, że ludzie te, dopuścili się takich absurdów, to byśmy nadal być może nie zdawali sobie sprawy z tych rzeczy, o których dzisiaj powiedziałem. I dzięki temu właśnie możemy, powinniśmy, naszym moim zdaniem wręcz obowiązkiem jest na nowo definiować, na nowo, na nowo określać to, co, co jest konstruktywną wiarą religijną, co jest tą religijnością, która niesie ze sobą pozytywne wartości. Nie zaślepienie, nie zachowywanie się, jakby pewne rzeczy były po prostu. Niezmiennymi oczywistościami i my będziemy postępować w sposób absurdalny, bo tak ktoś powiedział, bo tak, bo tak coś. Nie, wiarę religijną również trzeba ciągle weryfikować w oparciu o zdrowy rozsądek. To też jest jedna z takich rzeczy, o których piszę w książce. Zdroworozsądkowe podejście do religijności. O tym być może poświęcę temu kolejne jakieś, jakąś audycję, jakieś nagranie, a być może po prostu sięgnijcie od razu po książkę i. Po prostu się tego wszystkiego dowiecie. Myślę, że za nami jest to pół godziny czasu, więc warto na tym zakończyć. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Pamiętajcie, że ja bardzo sobie cenię Wasze komentarze i łapki w górę również są przydatne, bo dzięki temu może ktoś inny zwróci uwagę na ten materiał. Oczywiście gdybyście go gdzieś u siebie wrócili chociażby na fejsie, to byłoby mi zapewne bardzo miło. Mam nadzieję, że. Że udało mi się w jakiś sposób e, czytelnie przedstawić, w miarę przynajmniej czytelnie przedstawić te zagadnienia dzisiaj tutaj. Nie ukrywam, e, był to moje taki z marszu e, nagrany wykład, e, który, który nie był przygotowany pod względem scenariusza, natomiast, natomiast w jakiś sposób chciałem Wam tutaj opowiedzieć o rzeczach, które nakłoniły mnie do tego, żeby napisać tą książkę o poniekąd dla niektórych być może kontrowersyjnym tytule, a jak widzicie, chyba książkę o treści zdroworozsądkowej po prostu, o wykorzystującą dobre cechy wiary religijnej, wykorzystującej po prostu czym ona jest w ogóle. To jest ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę, co to jest w ogóle ta nasza wiara, w co my wierzymy, dlaczego my wierzymy. Jeżeli my w naszym wierzeniu mamy jakieś, jakieś głupie elementy, no tutaj kolokwializm, ale, ale muszę tak to chyba określić, no to żebyśmy zdali sobie sprawę z nich i mogli ruszyć dalej, żebyśmy mogli w jakiś sposób dojrzeć do nowej jakości. Dobrze, tyle z mojej strony. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarze mile widziane. No i jeżeli będziecie w jaki sposób w komentarzach wyrażać tą chęć to być może y, przyczyni się to do tego, że nagram kolejne audycje z cyklu, które będzie w jakiś sposób odnosił się właśnie do treści książki Nowa Biblia. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.